Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj zajmiemy się tym gniazdkiem tutaj i lampą, która jest nade mną. Założymy sobie oto takie urządzonko, które służy do zdalnego sterowania tą lampą. Możemy włączać ją, włączać ją dzięki aplikacji i w tym momencie po prostu z telefonu włączamy albo wyłączamy taką lampę. Możemy też ją włączać bezpośrednio tutaj na przycisku, tak, na włączniku światła. Mamy też możliwość tutaj ustawienia czasu, jak długo ta lampa ma świecić po włączeniu. Co jest super sprawą w momencie, gdy często Wam się zdarza, że w jakimś pomieszczeniu zapominacie wyłączyć tego światła, albo Wasze dzieci nie wyłączają światła, albo Twoja żona nie wyłącza światła, to w tym momencie możecie ustawić, że na przykład 15 minut i ona po prostu gaśnie. Mamy tutaj też możliwość sprawdzenia, jak dużo ta lampa bierze energii. Czyli jeśli włożycie sobie taki czujnik, załóżmy gdzieś tam w gniazdko, może to być taki niekoniecznie włącznik, bo ja to teraz do włącznika będę wkładał, ale równie dobrze taki, gdzie wkładacie po prostu wtyczkę, to będziecie wiedzieć, ile dany sprzęt zużywa Wam energii każdego dnia, na cały miesiąc i tak dalej. Ja tego mam bardzo dużo porozkładanego, bo tak sobie kontroluję, żeby wiedzieć, jakie urządzenie bierze mi najwięcej energii, które powinienem gdzieś tam ograniczyć, jeśli zbierze go za dużo, ale właśnie taka mała kostka, a daje mnóstwo możliwości. My sobie ją dzisiaj połączymy z czujnikiem ruchu. Ten czujnik ruchu łączy się z tą kostką bezprzewodowo poprzez Wi-Fi i w tym momencie po wejściu do pomieszczenia chcę, aby automatycznie światło się zaświecało i też ustawimy sobie go po prostu na jakieś 15 minut. Gdy już ktoś wyjdzie, światło samo się zgasi. Tutaj czujnik ruchu, który wywoła nam uruchomienie tej kostki i jednocześnie włączy nam światło. Ten akurat, który ja tutaj mam, nie jest zmierzchowy. Możecie zainwestować więcej i kupić sobie zmierzchowy. W tym momencie lampa będzie odpalana tylko i wyłącznie w momencie, gdy jest już ciemno. Natomiast ten czujnik ruchu ma możliwość ustawienia godzin, co jest dla mnie wystarczające. Jest o wiele tańszy i w tym momencie ja sobie ustawię, że załóżmy od godziny 19 do 6 rano ten czujnik tylko działa i tylko wtedy on wywołuje jakby automatycznie tą lampę. W pozostałych godzinach, jeśli ktoś by tutaj wszedł, a uznałby, że ma tutaj za ciemno, to wystarczy, że włączy sobie światło na przełączniku. Ta kostka też jest super, jeśli chodzi o sypialnię. Nie wiem jak u Was, u nas jest tak, że włącznik od światła w sypialni jest zaraz przy drzwiach, no nie? I w tym momencie, gdy my się już położymy do łóżka, to ktoś musi z nas wstać, aby wyłączyć tą lampę, która świeci nad nami. Dzięki tej kostce możemy wyłączyć tą lampę poprzez aplikację w komórce, więc w tym momencie leżąc już w łóżku rozłożonym cieplutko i przyjemnie, możemy po prostu z aplikacji wyłączyć sobie światło w sypialni. Możemy też jeszcze inny tutaj element zastosować, którego aktualnie przy sobie nie mam, czyli po prostu włącznik światła też bezprzewodowy. Dzięki czemu możecie sobie przyczepić gdzieś ten włącznik światła koło, załóżmy, łóżka i w tym momencie włączacie lampę wchodząc do pomieszczenia przy drzwiach, wyłączacie sobie ją przy łóżku włącznikiem fizycznym. Dlaczego automatycznie, żeby się włączała? Z tego względu, że mamy tutaj ten włącznik tak niefortunnie. Tutaj on jest jakby, jak otwieramy drzwi, to on dopiero gdzieś tutaj jest i trzeba go wymacać, żeby go znaleźć, no nie? Nie jest on jakby z zewnątrz pomieszczenia, tylko w środku i to jeszcze daleko bardzo od drzwi. Więc w tym momencie, żeby go włączyć, trzeba tu naprawdę się nakombinować, tą całą ścianę podotykać, niejednokrotnie wybrudzić. A tak po prostu wchodząc do pomieszczenia on powinien się załączać. Więc zaczynamy. Wiadomo, w każdym domu mamy takie puszki. W puszkach są przeprowadzone kable, które tutaj wychodzą nam. I w tym momencie do takiej puszki powinniśmy włożyć to urządzenie, dzięki któremu możemy sterować lampą. Natomiast to jest idealny świat, że po prostu ten czujnik nam tutaj się mieści. Mamy tutaj teraz miejsce jeszcze na włożenie włącznika lampy. Natomiast tak nie wygląda życie, bo życie wygląda właśnie tak, że w środku jest mnóstwo kabli. Więc w tym momencie tego czujnika nie ma szans tutaj wsadzić łącznie z kablami. Po prostu nie ma takiej możliwości, dlatego przynajmniej u nas. Niektórzy może mają głębsze te puszki,
może stosują też takie przedłużki do puszek, że w tym momencie jak montujecie, macie takie małe puszki, możecie zamontować sobie przedłużkę, ale to już na etapie jakby zamontowania tutaj wszystkich kabli, wszystkiego, teraz nie będę tego skuwał, żeby założyć sobie taką głębszą puszkę. Ale jak coś, jeśli ktoś nie wie, to można zarówno kupić puszkę, jak i przedłużkę do tej puszki. W tym momencie ten czujnik, który tutaj wrzucimy, on ma tam mnóstwo miejsca, jak widzicie, żeby się zmieścił razem z kablami. U nas niestety takiej sytuacji nie ma, więc będę musiał podkuć puszkę, żeby zmieścić to urządzenie. Naprawdę warto to zrobić, naprawdę warto założyć sobie coś takiego i zobaczyć samemu. Samo to, że szczytuje wam, ile energii pobiera, załóżmy, taka lampa. Teraz aktualnie nie mam pojęcia, ile ona bierze. Świeci, wchodzimy, zaświeca się, ale ile ona prądu naprawdę bierze, czy to robi jakąś oszczędność w miesiącu, że my będziemy ją wyłączać zaraz po wejściu? Na pewno jakąś robi, ale czy robi taką znaczącą, że w ogóle zwróci nam się to urządzenie? A teraz przechodzimy do kucia w ścianie, żeby zmieścić ten nasz czujnik. I tak to właśnie wygląda. Mamy tutaj kabel z dołu, który doprowadza nam energię tutaj do tego łącznika światła. Następnie tutaj jest jeden kabel, który prowadzi do tej lampy. Ja nie jestem w stanie tutaj tego wszystkiego upchnąć w tym momencie, żeby jeszcze zmieścić ten element włącznika światła, więc w tym momencie muszę sobie tam zrobić miejsce po prostu na to. Jeśli macie głębokie puszki, to w ogóle was nie dotyczy ten problem i wystarczy wam po prostu to podłączyć, a podłączenie zrobimy, jak już mi to po prostu wejdzie. Dziura powiększona i teraz jak włożymy sobie ten czujnik, ja sobie to przymocowałem na kabelku, żeby mi go łatwiej po prostu wyciągnąć, ale tutaj jak sobie go teraz włożymy, o, popatrzcie, jak on super teraz tutaj pasuje, kable wszystkie się zmieszczą, tutaj nic nie będzie przeszkadzać, puszka się, to powinno nam tutaj też się zmieścić idealnie, tak właśnie, taka głębokość, czyli tutaj jakieś 2 cm więcej w tej puszce są potrzebne, w takiej standardowej puszce, żeby zmieścić ten czujnik. Skoro mamy już dziurę powiększoną, to możemy zabrać się za podłączanie, czyli tutaj mamy wejście napięcia, wyjście neutralne, wyjście i podłączenie tutaj naszego włącznika światła. Zaczniemy sobie od podłączenia samej kostki, żeby nam się zaświeciła, połączyła się nam z aplikacją i wtedy dopiero przejdziemy jakby do włącznika światła. Mamy podłączone, już wam wszystko tłumaczę. Tutaj mamy L-in, no nie? Czyli wejście napięcia. To jak widzicie, tutaj w tym kablu jest napięcie. Ten kabel, u nas jest instalacja pociągnięta od dołu, więc tutaj ten kabel, który tutaj wychodzi, to jest ten brązowy, niebieski i uziemienie. I w tym momencie brązowy i niebieski wpinamy po prostu do in, czyli tutaj brązowy L-in, niebieski N-in. I następnie wypuszczamy z nich tutaj brązowy jakby wyjście na dalszą część tutaj instalacji do naszej WAGO. I tutaj również mamy niebieski, który mamy w aucie i jego też puszczamy do dalszej części instalacji, czyli w tym momencie do lampy. W górę idzie kabel do lampy i to są właśnie ten tutaj, to jest ten kabel i ten kabel, który wchodzi tutaj do auta, czyli w tym momencie niebieski i brązowy, który idzie do lampy. I teraz jak sobie tutaj naciśniemy, tu jest taki przycisk testowy, o, to zaświeca nam się lampa. Czyli już wiemy, że mamy to dobrze połączone. Teraz tutaj nam jeszcze tylko brakuje podłączenia jakby samego włącznika światła, czyli w tym momencie tego fizycznego, że możemy go tutaj przepinać i musimy go podłączyć tutaj pod te dwa ostatnie, czyli S1, S2. Więc teraz sobie to zrobimy. Pamiętajcie, że gdy podłączacie coś takiego, to zachowajcie kolory kabli, bo za chwilę, załóżmy za pół roku, zapomnicie, jak to szło. I jeśli pomieszacie sobie kable, kolory, to może was po prostu walnąć prądem. Więc bardzo ważne jest, żeby jeśli mamy tutaj napięcie, to żeby stosować tutaj brązowy kabel, jeśli neutralny, to ten niebieski, a ten zielony to jest tutaj u mnie zawsze uziemienie. Akurat uziemienia do lampy tutaj poprzez to urządzenie się nie podłącza. Ono jest tutaj bezpośrednio złączone już do lampy i do uziemienia całego domu. Do podłączania tutaj włącznika światła użyjemy sobie kabli brązowych, bo w nich będzie szedł prąd
więc płynął prąd, jak to woli. Nie jestem w stanie mówić tego jakąś tam poprawną, elektryczną mową. Po prostu na chłopski rozum wam wszystko tutaj tłumaczę, czyli ściągamy sobie otulinę tutaj z tych dwóch brązowych kabli, żeby podłączyć teraz włącznik światła. I teraz mamy tutaj dwa przyłączenia w gniazdku, więc po prostu podpinamy tutaj te kabelki. Musicie to naprawdę dobrze skręcić mocno, żeby wam to nie wypadło później podczas upychania wszystkich kabli w puszce. I teraz do S1 podłączam pierwszy kabel. Mamy podłączony włącznik. I teraz, gdy tutaj przepnę, światło nam się również zapala. Trochę tu wygląda to szalenie, ale naprawdę jest wszystko dobrze, ładnie ułożone. Także to sobie zaraz tutaj pochowamy te kable i będzie to wyglądać o wiele lepiej. Tutaj właściwie mógłbym zastosować sobie czwórkę, bo tutaj miałem na chwilę połączone wago dwójkę i wago trójkę, ale mogę po prostu pozbyć się tej jednej złączki i dać sobie tutaj czwórkę. Tego kabla zbędnego się pozbędziemy. Pozbędziemy się tutaj jednego zacisku. Właściwie to nie muszę dawać czwórki. Wystarczy mi wypiąć ten kabel i ten kabel i ten kabel wpiąć tu. Tak będzie najprościej. Nawet nie muszę dawać czwórki. Wystarczy trójka. Także teraz sobie to zamienimy. Pozbyliśmy się tego zbędnego kabla. Teraz wygląda to trochę ładniej. Nie ma tu aż tyle tych złączek. Mamy jedną, drugą, trzecią, tak jak powinno być. Tutaj mamy podłączenie, tutaj mamy światełko. Czyli mamy tą jakby fizyczną część zakończoną, jeśli chodzi o włącznik. Teraz będziemy musieli go połączyć z aplikacją. Aby połączyć go z aplikacją, aplikacja nazywa się Tuya. W tym momencie znajdzie się na sklepie Google. Tutaj, żeby go teraz połączyć, musimy być połączeni do sieci Wi-Fi. Musicie pamiętać, że czujniki działają tylko na 2,4 GHz, nie działają na 5, ani na 6 i tak dalej. Takie musicie mieć Wi-Fi dostępne, taki sygnał udostępnień z waszego Wi-Fi. Zazwyczaj, jeśli nawet macie 5 GHz, to macie też możliwość udostępnienia też tego niższego formatu, czyli to 2,4 i takie musi być włączone. I teraz, żeby dodać taki czujnik do aplikacji, musimy tutaj przytrzymać parę sekund na tym włączniku. On zaczyna szybko mrugać, czyli jest w trybie parowania. Dodajemy tutaj plusik na górze, dodaj urządzenie. I jeśli nie znajdzie nam jakby automatycznie, bo czasami zdarza się, że po prostu automatycznie się to wykryje i szybciej to w tym momencie jest. Jeśli nie, to musimy tutaj po prostu dodać, że jest to gniazdko elektryczne Wi-Fi. Dalej, także mamy nacisnąć, żeby to migało. Dalej, dalej. I teraz pyta się, czy miga szybko, czy miga wolno. U nas miga szybko, więc zdaje, że miga szybko. I czekamy na połączenie się tym urządzeniem. Ono jego tutaj wykryje, to po prostu przestanie migać i zacznie go konfigurować, tak jak teraz się dostało. Widzicie, że przestało migać i teraz konfiguruje całe urządzenie. OK, mamy go skonfigurowanego i teraz możemy go nazwać. Ja sobie go nazwę tutaj światło garderoba, żebym wiedział, co to jest, co to za urządzenie. I nasze urządzenie jest sparowane. Jak zobaczycie teraz, mogę go tutaj wyłączyć bądź włączyć już z komórki. Ja sobie tutaj na pewno dodam scenę, że po włączeniu światła będziemy chcieli, żeby po 15 minutach się wyłączył, więc teraz sobie to zrobimy. Nowa scena, dodaj, że chcemy zmienić status urządzenia, wybieramy światło garderoba, switch, on. I teraz mamy tutaj pytanie. Jeśli światło w garderobie się włączyło, no nie, to możemy opóźnić, tutaj dodać opóźnienie, wykonaj opóźnienie. Załóżmy, teraz damy, nie wiem, 10 sekund, żebyśmy to od razu zobaczyli. Może nawet 5 sekund wystarczy. Że po 5 sekundach, następny warunek. Musimy wybrać, którym chcemy teraz, co się ma stać po tych 5 sekundach. Ja chcę, żeby po 5 sekundach światło w garderobie się wyłączyło. OK, czyli mamy teraz taki warunek. Jeśli światło w garderobie się zaświeci, to ma po 5 sekundach się wyłączyć. Zapisujemy, nazywamy sobie tą scenę, na przykład światło garderoba wyłącz. Mamy nazwaną scenę, mamy ją gotową i teraz, gdy wyłączę tutaj światło, załóżmy na włączniku, odczekamy chwilkę, włączam go z powrotem, teraz już ta scena powinna działać i po 5 sekundach powinno nam tutaj
zgasnąć właśnie światło. Czyli tak jak mówiłem, możemy sobie ustawić, w jakim czasie światło ma gasnąć po włączeniu go. I teraz my sobie to wydłużymy od razu na te 15 minut, tak będzie dla nas chyba odpowiednio. Najwyżej jak Marta mi powie, że ma za krótko, to zwiększę, to nie ma problemu. Ustawiam na 15 minut, zapisujemy. Zazwyczaj każdy włącznik działa w taki sposób, że po prostu w jedną stronę go wyłączamy światło, w drugą stronę włączamy światło. Tak? Ktoś by się zastanawiał, że skoro ja wyłączę tutaj teraz na przycisku, to będę musiał wyłączyć i włączyć, żeby to zadziałało, ale to tak nie jest. Z tego względu, że tutaj jak wyłączymy, to on się jakby przepina od razu odwrotnie. Tutaj nacisnę ten przycisk w górę, włączyłem światło. Natomiast jeśli wyłączę teraz, to w dół też powoduje włączenie światła. Czyli po prostu odwrotność tego, co zrobiliśmy w aplikacji. Musicie pamiętać o rzeczy, że gdy wyłączą Wam prąd, na przykład wyłączycie prąd na bezpiecznikach, to ten czujnik jakby sam się nie uruchomi, bo będziecie musieli nacisnąć tutaj ten przycisk. Jest na to rozwiązanie. W aplikacji wchodzicie tutaj w ustawienia i w tym momencie wybieracie trzy po ponownym podłączeniu prądu, co się ma stać z tym czujnikiem. Czy my chcemy, żeby on po prostu od razu się włączył. I to zapisujemy. I w tym momencie, jeśli nawet wyłączycie prąd i włączycie go ponownie, to on od razu wejdzie w stan włączenia. To jest bardzo ważne, bo jeśli byście tego nie zrobili, nie ustawili tego w aplikacji, to będziecie musieli całe gniazdko rozbierać i będziecie musieli nacisnąć tutaj ten przycisk, żeby jakby odblokować to urządzenie. Więc najlepiej jest to od razu sobie zrobić, włączyć tą opcję, że ma się odpalać zaraz, gdy prąd wróci. Wtedy nie będzie problemu z tym, żeby to tutaj wszystko działało. Cały czujnik wszedł mi tutaj tam w tą lewą stronę, praktycznie go nie widać, więc mam z powrotem miejsce na wszystkie kable. Gniazdko założone, jeszcze muszę tutaj upierdzielić ścianę, muszę ją wyczyścić, no ale nie dało się inaczej, bo jednak przy kuciu troszeczkę się ubrudziło. Ale co Wam chciałem pokazać, to właśnie to, co mówiłem, że to urządzenie sprawdza również pobór danej lampy, danego urządzenia, którego podłączacie do gniazdka. W tym momencie, jeśli ja włączę światło, o zobaczcie, włączamy światło. Już tutaj mamy, że nasza lampa pobiera 13 W. Możemy też tutaj mieć sumarycznie, ile pobrała, tak? Tutaj mamy w danym dniu, ile ta lampa pobrała energii, także jest to mega super. Też widzicie, jakie macie napięcie tutaj w gniazdku, u mnie to jest 239 V. Mimo, że są tutaj 4 żarówki, to bierze tylko 13 W. Gdy mamy wszystko zamontowane, wszystko nam działa, możemy teraz przejść do tego czujnika ruchu, który połączymy sobie z tym łącznikiem, żeby automatycznie, gdy wchodzę do pomieszczenia, tak jak mówiłem na początku, on tutaj odpalał nam to gniazdko. Pierwsze co, to musimy włożyć tutaj baterię. Tutaj wchodzą dwa te małe paluszki, więc otwieramy sobie to. Wkładamy dwa małe paluszki. On nam się tutaj zaświeci. Więc tutaj to widać. O, teraz widać, że mruga. Zamykamy i on jest teraz w trybie parowania. Żeby go sparować, musimy użyć aplikacji tej samej co poprzednio, bo to wszystko specjalnie jest tak zrobione, żeby wszystko działało w jednej aplikacji. Dodajemy nowe urządzenie. Ono automatycznie nam się tutaj wykryło, więc możemy je od razu dodać. Czekamy, aż wszystko się nam tutaj skonfiguruje i sparuje i będziemy mogli ustawić go tak, że gdy wchodzimy tutaj, to będziemy włączyć to światło. Zobaczymy, czy to zadziała. Mam nadzieję, że tak. Już próbujemy, czyli tutaj dodał nam się ten czujnik. Ja sobie go tylko zmienię mu nazwę, żebym się później nie pogubił, co to jest za urządzenie. Czyli dajemy tutaj czujnik garderoba. OK. Będziemy wiedzieć, czy to jest czujnik. Dobrze. I teraz musimy dodać mu scenę taką, że gdy on wykryje tutaj ruch, to żeby wyłączał to światło. Więc wchodzimy sobie w scenę, następnie dodajemy nową scenę. Wybieramy tutaj, że chcemy zmienić status urządzenia. Czujnik garderoba wykryje ruch, to wtedy chcemy, żeby włączyło się tutaj światło, czyli tutaj światło garderoba. Zmieniamy switch na on, tak? Czyli w tym momencie on włączy nam światło. Ale my nie chcemy na tym poprzestać, bo my już tutaj w czujniku ustawiliśmy sobie scenę, że po włączeniu tego światła chcemy, żeby po 15 minutach się wyłączyło. I tutaj tak samo tą scenę sobie dodamy, plus, i teraz wybieram tutaj scenę, uruchom automatyzację i tutaj wyłącz światło garderoba.
i włączyć tą scenę wtedy. Dobra. Czyli mamy w tym momencie tak. Jeśli czujnik ruchu wykryje ruch, to włączy światło w garderobie, jednocześnie wyzwoli tą scenę, czyli żeby wyłączyło po 15 minutach. Mamy scenę. No wydaje się, że wszystko jest ustawione, więc ja po prostu położę czujnik na szafce, ustawię go w kierunku drzwi, tak żeby przy wejściu od razu on zadziałał i zobaczymy, czy zaświeci nam światło. Ta-da! Trochę to trwało. To w zależności jak to się szybko połączy, czasami krócej, czasami dłużej. Tutaj tak widzicie, czujnik ruchu sobie po prostu stoi. Do niego też są takie nalepki, że możecie je zamontować, takie dwustronne po prostu taśmy, że możecie go zamontować gdziekolwiek. Są do niego chyba również śrubki, już nie pamiętam. Ale jest to super sposób, żeby automatycznie włączało się wam światło. Jednocześnie macie kontrolę nad tym, ile wam pobiera prądu dane urządzenie. Dla mnie jest to genialne. Ja wam dziękuję i do zobaczenia.